Jubileusz 40-lecia istnienia obchodzi działający przy Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu zespół Sądeczoki i to właśnie historii i działalności zespołu poświęcona była konferencja prasowa. Wziął w niej także udział jeden ze współzałożycieli grupy. Jestem wzruszony, bo nie każdemu się w życiu tak ułoży, żeby to, co zaczął 40 lat temu, żeby się tak pięknie rozwinęło, żeby tak pięknie działało i żeby wzruszało tak wielkie rzesze ludzi, tak w Polsce, jak i za granicą. Ale jak mówił Jerzy Rzyczyński, momentem przełomowym był występ w Szczecinie, gdzie zespół zdobył Grand Prix festiwalu. I tak ruszyło i zespół stał się znanym w środowisku zespołem, który już reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach. Ranga tego zespołu naprawdę wzrosła i no i tak to się zaczęło. Dziś Sądeczoki mają na swoim koncie liczne występy w kraju i za granicą, gdzie zawsze są ambasadorami Nowego Sącza. Dzisiejszy zespół regionalny Sądeczoki to jest 6 grup tańczących i mamy jeszcze w zapasie takie 2 grupy małe, takie dzieciaczki w wieku 4-5 lat, które przygotowują się do roli tancerzy, do roli śpiewaków, do roli też i muzyków, bo muszę nadmienić, że taką niespodzianką może jest to, że tancerze zostają bardzo często i muzykami, bo przy zespole działa również kapela. A jak mówią działające w zespole dziewczyny, tańczenie i śpiewanie w Sądeczokach to nie tylko lekcja odwagi i samodzielności, ale i wielka przygoda. Wszystkie wyjazdy, na których byłam, są moim najlepszym wspomnieniem, jaki tylko mogłam mieć, ponieważ też poznajemy podczas takich pobytów, poznajemy wielu innych ludzi, inne kultury i też przede wszystkim poznajemy też tak troszeczkę innego języka. I takim moim najlepszym już wspomnianym wyjazdem był wyjazd do Włoszech i Francji z zespołem Promyszki. W Watykanie mogliśmy spotkać i zobaczyć obecnego papieża Franciszka, co myślę, że dla wszystkich uczestników, którzy w tamtym wyjeździe uczestniczyli, było to na pewno wielkim momentem w życiu. Tak. Z okazji jubileuszu w najbliższą sobotę 4 września odbędzie się koncert jubileuszowy. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Wielki, wspaniały koncert jubileuszowy w sobotę 4 września o godzinie 13 w amfiteatrze. I myślę, że wszyscy chętni, którzy będą mogli, chcieli zobaczyć Sądeczoki, będą mogli do nas tutaj wejść. Wstęp jest wolny, więc zabierajcie swoich bliskich, rodzinki, dzieci i przyjdźcie obejrzeć barwne, rozśpiewane Sądeczoki, które śpiewają i tańczą już 40 lat. Na scenie wystąpi 150 osób, będzie folklor Lachów Sądeckich, Szczyrzyckich, Limanowskich oraz Górali Łąckich, ale pojawią się także tańce lubelskie i rzeszowskie.